krótkich słowach. W krótkich słowach mamy, proszę Państwa, teraz dla Państwa zaproszenie na konferencję popularno-naukową z cyklu Ewolucja a stworzenie pod tytułem Cuda a nauka, czyli czy można naukowo wyjaśnić cuda? Czy cud musi przekraczać prawa przyrody? Naszym gościem przy telefonie jest organizator konferencji, filozof, teolog, profesor Sławomir Leciejewski. Dobry wieczór, witam pana profesora bardzo serdecznie. Fizyk też, jeszcze tego nie dodałem, przepraszam, oraz kierownik Zakładu Filozofii, Nauki i Techniki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Podczas konferencji będziecie państwo szukać odpowiedzi na następujące pytania. Jak zrozumieć zdarzenie cudowne? Czy cud musi przekraczać prawa przyrody? Czy można naukowo wyjaśnić cuda? Jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym? Jaki jest sens i znaczenie cudu? Można faktycznie o cudach rozmawiać naukowo? Można, to znaczy to jest nawet w standardowej procedurze uznawania cudu przez Kościół, to znaczy cud musi być w danej chwili, czyli to zdarzenie cudowne musi być w danej chwili no, jakoś tam zaskakujące czy niewyjaśnione naukowo. Oczywiście nie przesądza się o jego naukowej niewyjaśnialności, to znaczy, że nigdy w przyszłości nie zostanie ono wyjaśnione, więc ten aspekt naukowego badania cudu jest czy jakiegoś zdarzenia, które pretenduje do miana cudu, jest bardzo ważny. Mhm. No to na przykład, gdybyśmy tak mieli się przyjrzeć jakimś takim przykładom z historii, czy z Biblii na przykład, takie przejście przez Morze Czerwone narodu izraelskiego było możliwe, panie profesorze? No, w literaturze się znajduje takie wyjaśnienia związane ze specyficznie wiejącym wiatrem, który mógł odsłaniać to przejście i tak dalej, czyli można by powiedzieć, że no, z naszej perspektywy XXI wieku można by wyjaśnić to zdarzenie naukowo, przynajmniej można by podać jakieś wiarygodne hipotezy, ale jakby nie to jest ważne. To ważne jest to, że te osoby, które doświadczały tam jakiejś takiej sytuacji trudnej, no, mieli za chwilę zostać zabici i zostali, akurat właśnie w tej chwili się zdarzyła ta możliwość przejścia przez to Morze Czerwone, więc to jest ważne, że to się dzieje w odpowiednim czasie, w odpowiedniej chwili i w takim kontekście prośby o Bożą pomoc. Mhm. A co na przykład, bo to już pewnie jest grubsza sprawa, co na przykład z Saunem Turyńskim? Czy o tym też będzie w czasie waszych rozważań? To znaczy tak, to miało być, gdyby ta konferencja odbywała się na żywo, bo wtedy ja tam zapraszam do swojej ekipy historyka sztuki, archeologa, który właśnie o tym miał opowiadać, ale teraz od strony technicznej byłoby to trudne, my to dogramy jako podcast, czyli to będzie później na kanale podcastowym i tam będzie taki fragment też o całunie turyńskim. W tym zaproszeniu, w tym wprowadzeniu do tej właśnie konferencji, no zresztą zacytowałem kilka tych pytań, no padnie kilka ważnych pytań. Na co pan profesor by zwrócił uwagę, o czym będzie ta konferencja? Tak jak pan redaktor wspominał, tutaj będziemy mówili o cudzie jako zdarzeniu niezwykłym i to będzie ten kontekst taki cuda a nauka, a później o cudzie jako zdarzeniu spowodowanym przez Boga. Czyli to będzie ta część poświęcona powiedzmy takiemu religijnemu ujęciu cudu. No i tutaj jakby większy nacisk, to co jest tak naprawdę najważniejsze w cudzie, to nie to, czy on tam jakoś przekracza, łamie prawa natury, bo tak naprawdę niekoniecznie musi przekraczać i łamać prawa natury, ale najważniejsze jest to, że Bóg zaczepia człowieka po to, żeby wejść z nim w relację. I to jest jakby najważniejsze, o czym tak naprawdę chciałbym w tej konferencji powiedzieć, jako o takim zaczepianiu człowieka przez Boga po to, żeby wejść z nim w jakąś dobrą relację, czy tą relację pogłębić. Czyli to nie będzie pokazywanie jakichś eksperymentów, które bym mógł udowodnić, że jednak cuda, o których wiemy, o których mówimy, o których rozmawiamy, które miały miejsce w historii, które być może mają miejsce właśnie dziś także, że będą w jakiś sposób próbowane, poddawane analizie, tudzież doświadczeniom wykazującym, że to jednak wszystko możliwe. Też nie, wytłumaczalne to znaczy, w ludzki sposób. Nie, oczywiście będziemy podawali pewne przykłady, ale raczej tak bardzo skrótowo. Bardziej będzie chodziło o omówienie tego, czym
cud jest, jak go można rozumieć, jakie ma cechy, jak się go odkrywa i tego typu zagadnienia bardziej ogólne, a nie jakby przyglądanie się bardzo szczegółowo jakimś konkretnym wydarzeniom, które zostały ogłoszone jako zdarzenia cudowne, czyli po prostu cuda. To zaczepianie Pana Boga w sposób cudowny, to bardzo, bardzo przemawiające do wyobraźni, można powiedzieć, bardzo ciekawie się zapowiada. Ale to jest, jeśli dobrze odczytałem te informacje, na które trafiłem, to chyba jedna z wielu po prostu konferencji organizowana w ramach takiego cyklu większego, Ewolucja a Stworzenie, tak? Tak, tak, to jest cykl, to już jest w zasadzie szósta konferencja, ona zawsze się odbywa w parafii pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej w Dąbrówce, tak stacjonarnie na miejscu. No tym razem będzie to kanał na YouTube, ale tak naprawdę co roku się spotykamy i rozważamy jakieś zagadnienia. W ramach pierwszej konferencji ona była zatytułowana Stworzenie Wszechświata a Nauka i przyglądaliśmy się problemowi stworzenia w kontekście biblijnym i w kontekście takim na przykład kosmologicznym. Druga konferencja to było Stworzenie Człowieka a Nauka, czyli tutaj o pojawieniu się człowieka, także w kontekście biblijnym i w kontekście naukowym, także biologicznym. Później trzecia, historia zbawienia, historia naturalna. Czwarta, biblijny potop a nauka. Piąta konferencja, problem zła z perspektywy nauki i religii. Ale to, co ważne, co wydaje mi się ważne, to, że te konferencje nie tylko się odbyły, ale są cały czas do odsłuchania, czyli można je znaleźć na kanale podcastowym moim i można sobie zapoznać się z tymi wcześniejszymi edycjami. Mówi pan profesor o kanale podcastowym, czyli w jaki sposób najprościej znaleźć ten podcast? Najprościej www.nauka-religia.pl. I ta strona to jest jakby moja strona podcastowa i tam wszystkie podcasty z wszystkich dotychczasowych konferencji się znajdują, takie nagrania wersji MP3 można sobie po prostu ściągnąć i posłuchać w dowolnym czasie. Oczywiście na wszystkich serwisach standardowych, podcastowych, już nie chciałbym tam wymieniać firm, też można to znaleźć. Wszystkie popularne serwisy podcastowe, wystarczy wpisać moje imię i nazwisko i się też do tych podcastów dotrze. Pan profesor, wiem, że jest wszechmiar uzdolniony, bo kończył różne kierunki też naukowe, wśród nich również teologię, ale jak rozumiem tutaj to trochę te tematy wykraczają trochę chyba także poza ten wymiar teologiczny ściśle, prawda? Tak, to znaczy ja staram się w ramach tych konferencji pokazywać pewne relacje zachodzące pomiędzy wynikami nauk szczegółowych, a pewnymi ustaleniami o charakterze teologicznym. No i tutaj jakby do porównania tej perspektywy teologicznej z jednej strony, a z drugiej strony perspektywy naukowej, no służą pewne narzędzia filozoficzne, których ja tam nie eksponuję specjalnie, bo nie każdego pasjonuje taka narracja filozoficzna, ale ja je wykorzystuję, żeby móc pokazywać pewne podobieństwa, pewne różnice, pewną specyfikę. No i tak naprawdę to, co próbuję powiedzieć, to, że i ta perspektywa teologiczna, jeżeli jest dobrze rozumiana, i ta perspektywa naukowa de facto mówią o tym samym. A czy można o tych trudnych sprawach mówić w miarę prostym, zrozumiałym językiem? Wydaje mi się, że można. To znaczy ja przynajmniej próbuję. Jak potrafię, tak to robię, także testuję ten sposób mówienia o tych zagadnieniach na studentach naszego wydziału w ramach wykładu fakultetowego Spór nauka-religia, więc staram się jak mogę te trudne zagadnienia na tyle uprościć, żeby nie uciekły najważniejsze rzeczy, ale na tyle, tak to zrobić, żeby było to zrozumiałe dla bardzo szerokiego grona słuchaczy. To może na koniec, panie profesorze, jeszcze przypomnijmy, w jaki sposób dzisiaj, bo konferencja jest bezpłatna z tego, co czytałem, więc w jaki sposób można się dzisiaj z niej skorzystać, ewentualnie do niej włączyć i wysłuchać. Tak, dzisiaj zaczynamy o 19:30 na kanale YouTube. Można po prostu na YouTube poszukać mojego kanału Sławomir Leciejewski, albo można wejść na stronę www.dobrówka.parafii
parafia.pl, czyli parafii, na stronie parafii, tam jest w nadchodzących wydarzeniach odnośnik do tego kanału na YouTube i można bez problemu się podłączyć i posłuchać. Początek o 19.30. Tak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwa i moim gościem był organizator konferencji, filozof, fizyk i teolog, kierownik Zakładu Filozofii Nauki i Techniki, profesor Sławomir Leciejewski. Dziękuję raz jeszcze. W krótkich słowach.